No hej, 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 wracamy do naszej Helgi i Blasta, dalej dawać tutaj klapsy na dziąsła. O, tutaj ktoś wstał i się położył. O, wszyscy się leżą i się kładą z powrotem. I się ruszają. To jest niepokojące, bo oni przecież są nieprzytomni. Blast, zobacz, dla ciebie jest tutaj nawet jeden jegomość, który ucieka. Możesz go skopać. A my zastanowimy się w tym czasie. Uuu, jakie klapsy już srogie daje po 26. A tutaj zrobimy hold, niech ona popatrzy sobie. O, niech już pobije. A my zastanówmy się, jak do tego podejść. Nie powiem, że podejdziemy do tego taktycznie, bo stale tego nie zrobimy taktycznie. Troszkę tu będzie. Ktoś tutaj nawet wal. Goddammit, nie mogę się sprawdzić sobie. Kogo ty bijecie? Robota z tych Hunters, trzeba iść tam pomóc. Widzę, że już tutaj skończyło się, więc lecimy tam. Na pełnej bulwie z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, mieliśmy to zrobić. Druga przyczyna, tam kogoś leją niemiłosiernie, a my nie lubimy, gdy święta nacja robi krzywdę innym, gdyż to my będziemy robić krzywdę świętej nacji. A jak widać, jest ich tu całkiem sporo. Wreszcie dobiegamy z tego miejsca, ten Okran Shield. Więc tu będzie dosyć... Tu jeszcze są strzelcy zasrani. Dobra, trzeba będzie uważać. Czyli wbiegamy tutaj. O, proszę, dzień dobry. Klapsa trzeba dać na dziąsło. Dobra, kolejny klaps na dziąsło. Wow, trochę tutaj klapsów na dziąsło wleci. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo. Tamten jak się utrzymuje. Jestem w szoku. Z czego on walczy jeszcze? Wow, klient ma ciężką broń. Więc on raczej powinien sobie dłużej dać radę. Mam nadzieję, że tutaj zdążymy rozdać odpowiednią dużą ilość klapsów. Widzę, że Helga lubi dostawać w pierdziel ostatnio. No szkuźwa Helga, ja wiem, że to mało miejsca jest i właśnie położy się twój towarzysz, więc wypadałoby nie skończyć jak on i właśnie, no, zaczęła wreszcie. Trzeba ją tylko troszkę zmotywować, żeby zaczęła wreszcie walczyć. To jest dosyć smutne, bo zwykle powinna sama chcieć to robić, jest w końcu szekiem. Ale nie szkodzi, Blast. Ty się napraw, ty lepiej tam nie rozrabiaj aż tak. Walka na schodach jest dosyć niebezpieczna, ale jak na razie dobrze. Parę ciosów może i weszło w nas. Wow, czy ty go właśnie zepchnęłaś ze schodów? To było niekulturalne. Dobra, no i co, kolejny strzel? Nie, turlał się. Dobra, to jedziemy dalej, bydlaków śmierdzieli. Przy okazji... God damn it, ale trafił. O Jezu. O, jeszcze mu głowę zdepcz, tak. Dobra, podleczmy się. Nasz tutaj towarzysz, zajmij się im w takim razie, co? Jak on już tu tak sobie chodzi, to parę klapsów na dziąsło. Wow, coś tutaj dostaliśmy mocno. Czy ten pan, on sobie idzie? On sobie idzie. Weź go napraw, co? A my zobaczymy, jak tutaj nam nasi czołgiści sobie dają radę. Przyjmują klapsy na dziąsło. Bardziej lub gorzej. O, widzę, że już tutaj gorzej. Jak dużo ci zostało tu życia, towarzyszu? Niedużo. Znaczy dużo, w sumie porównując do tego, co miał, a co będzie zaraz miał. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę się odsunąć. Ja tutaj próbuję być miłym i naprawić kolegę. Dobrze, teraz tak. Zajmijmy się naprawą nim. Gdyż może... O, tutaj też się zajmij naprawą. Bo będę chciał z nim pogadać, żeby dołączył na chwilę do naszej drużyny wesołej, jako najemnior. Blast, rosną ci plecki. Dobrze, daj mu klapsę na dziąsło. O, spokojnie. Teraz tak, zagadać do niego. Ej, ziomuś. Czemu nie chcesz z nami gadać? Dobra, zaraz, najpierw połóżmy go z paciulki. Czemu się nie położył z paciulki? O, nie jest śpiący. Dobra, nieważne. Panie, czekaj, kuźwa, nie tak gwałtownie. Ja tu chciałem spogadać. I need help. Da, 6 godzin pracy. Dobra, 6 godzin pracy. Dobra, dołączę do naszej drużyny. Może z nami teraz tutaj się bawić w demolowanie Holy Nation. Możemy zająć się w takim razie oczyszczaniem. Okej, kolejny leży. Ty się w końcu napraw. Pomóż mu zreperować go. Gdzie on pobiegł? On gdzieś tam właśnie... Aha, tutaj jest, dobrze. I jest nawet całkiem zdrowy. Bardzo dobrze. Oj, dobra, Helga, ty się jeszcze podlecz. Ej, tutaj widzę, że jest parę klapsów do sprzedania.
Trzeba zająć się. Wow, widzę, że ten też nie próżnuje. Dosyć potężny ten Tech Hunter, ale widzę, że tutaj jest pan Czołgista. Nie, 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 wróćmy. Pan Czołgista to zostanie zajęty się przez Blasta. Niech on sobie ćwiczy kopniaki na dziąsła dla innych. A my w takim razie sprawdzimy tutaj. No właśnie. Tego trzeba pana sprzątnąć. Będzie strzelał. A zobaczmy, jak tutaj nasz jegomość sobie da radę. No nie! Jeszcze, nie, jeszcze będzie go trafiał klient. Nie, no dał radę. Szacun na dzielni. Tu ktoś jeszcze leży. O, proszę bardzo, ten pan. Więc kolejne klapsy na dziosło. Dosyć śmiesznie wygląda, jak on tak klepnięcie w plecy, nie? Ale jednak to boli, bo to jednak z metalowej łapy robi, nie? Takie... Nie odchodź, stój w miejscu, gdy cię klepie po pleckach. Uuu, dobra, teraz już zrezygnował, już trochę... Uuu, już nawet buła wchodzi, już łokieć wchodzi, dobrze. Wow. Na chwilę zostaw Helgę samą. Proszę bardzo zobaczyć, co ona tutaj od Janie Pawla. Znaczy, nie żeby to coś było nienormalnego, ale uuu, ile ona położyła naraz. Czy ty wreszcie pójdziesz... Uuu, gdzieś dostała. Klient strzelił jej prosto między cyce. Ta zniewaga dziąsła rozwalonego wymaga. Dobra, pokaż mu, jak to się robi. Bardzo ładnie. Czy te dwa strzały nie poszły na twarz, ale... That's what jest nieważne. Uwalone. Co tu jeszcze? Tutaj jeszcze trzeba było... Wow! Ej, przybiegł nawet nasz tutaj kolega. Dobrze, bardzo dobrze. Możemy w takim razie znowu kazać mu się podleczyć. I zleczyć się trochę. I wow! Czemu ty... Dobra, naprawmy go. Bo on stwierdził, że się postrzela. Okej. Okay. Ła! Weź ty się nim zajmij może, co? Ła, bo mocno bije koleś. Ktoś wstał. Musi za to dostać glebę. Pomóżmy naszemu towarzyszowi, bo się wyglebił. Nie lubimy, gdy się nasi kładą. Więc naprawmy naszego robocika, chociaż jednego. Dobra, ten już prawie naprawiony. I jeszcze moglibyście zająć się nim. Bo mimo wszystko... Okej, szybko go podłataliście. Nie, nie podłataliście go. Nic po nie, naprawcie go, bo on się przyda nam. To jest dodatkowy wojownik. Okej. Ja tu widzę, że już tu jest oczyszczone pięknie. Choć noc długa, to będzie dosyć ciężko tak wszystko tu oczyścić. Wpadamy do chaty. Dzień dobry! O, już się obudzili. Dobra, tutaj jakiś jest jego mość, tutaj też. Dobra, czekamy. Okej, już nie czekamy, już idziemy walczyć. Uła! Ale naszego... Wow, to było dobre kopnięcie, aż dwóch cofnęło do tyłu. Okej, jeszcze zostało... Bardzo dobrze, niech siebie stawia na plecy. Dobrze, oklepmy go, ile się da. I Blast, ty się nie wpierdzialaj, ty się zajmij panem tym i... Uuu, Blast już jakieś kopniaki zaczyna robić, już mu się zaczyna podobać chyba walka z bliska. A tu widzę, że już nic więcej nie ma. Przespaśmy górę. Na górze... Też nic, jakaś burza jeszcze. Never mind. Dobra, to teraz tak. Ta chałupka oczyszczona. Ja bym sprawdził jeszcze tą na wszelki wypadek. Trzeba to skontrolować. Nie ma co tamto. Musimy pooczyszczać tu trochę. A, tutaj akurat nic. Nie ma nikogo. Góra też czysto. No dobra, to wiemy, że te dwa domy są czyste. Tu jest jakiś zniszczony dom, a tu chodzi jakiś nicpoń. Uuu, tu się szykuje w pierdziel. Pierdziel się szykuje. Więc tu będzie szybki zaraz cios. Ciekawe jak to. Uuu, dobrze. Bardzo dobrze. Uuu, pięknie, unik nawet. Ale go zdzielił w łeb. To było piękne. Jak dużo mu zostało życia. O, nieprzytomny na chwilę. Czy ktoś tu jeszcze... Okej, wiecie co? Ja tu widzę, że jeszcze są oddali dwa domy, które trzeba sprawdzić, czy nie ma tam jakichś przeciwników. Zająć życie będą... O, dzień dobry. O, pan czołgista. Blast, ty się tym zajmij. My pojedziemy dalej. Jakiś medic? Medic? Trzeba go dojechać, żeby nie wyleczył za dużo przeciwników. Wow! Ty mu sprzedałaś kopniaka za 200... W głowę! Dobrze, że głowy nie odpadają w tej grze, bo to byłoby już pewnie przeginką. Okej, nie możesz się położyć, trudno. Na górze nikogo nie widzę, ale sprawdźmy naszego Blasta.
Blast, tu widzę, że walczy sobie dzielnie. Trzeba pobiec do niego i sprawdzić, jak bardzo on dzielnie jeszcze wytrzyma. O, chyba już się wyglebił. Gdzie, gdzie go, gdzie mi go porywasz, nic poniu, goń go, goń! Nie wolno go kraść, jest moim robotem. Dobrze, uwolnione. Teraz dobijmy, ła! No ty, Helgen, ogarnij. Dobrze, teraz tego pana. Pyk, pyk. Dobrze, teraz uleczmy naszego robota Blasta, bo troszkę z Blasta dostał. Jak bardzo? No sporo. Tam go naprawić. On ma recovery coma, więc trochę tu zejdzie. No, widzę, że trochę dłużej zejdzie. Przy okazji się sami musimy też podreperować. A jeszcze go podlepczymy, ile się da. A nasz towarzysz ten? No, ten się trzyma całkiem zgrabnie. Więc uwalmy tego bydlaka. Gdzie? Gdzie naszego tu towarzysza bijesz, którego zatrudniliśmy za 500 katów? Co się bardzo opłacało, bo szczerze mówiąc bardzo silny jest. Jak co chwilę go naprawiamy, to już w ogóle, nie? Dobra, jeszcze sami się podleczymy. Okej, okay, relacje jeszcze z machinist nie będzie. Więc tak, nasz tutaj towarzysz sobie trochę poleży, odpoczywa. Tu jest chałupka zniszczona, ale tu trzeba... Helga, ktoś cię chce atakować, co ty na to? Nikt, nic, da Blast. Blast poleży. My w takim razie się przebiegniemy na drugą stronę. Zobaczymy, co tu ciekawego jeszcze mają. Tym bardziej, że za dużo tutaj już nie zostało nam. No dobra, to zostało ich jeszcze dużo. Tam, żeśmy jeden patrol ułożyli. To jest też poniszczone. Kawy czemu? No, sprawdźmy ten mały budyneczek. Obstawiam, że tu nic nie będzie. No dobra, tutaj nic. Dobra, zostały trzy jakieś odcięte łapy, nieważne. Sprawdźmy sobie to miejsce. Wygląda na to, że coś tu może być. Dzień dobry, Helga. Czemu stoisz? No uderz go, dobrze, z kopa chociaż. O Boże, co tu się zaraz stanie? Okej, okay, jeszcze wjechała z buta. Ej, wow, czy ty by właśnie go pozbawiłaś znowu? Kogoś łapy? I to jak? Jeszcze z buta. No i proszę, załatwiony. I tu nikogo więcej nie ma. Niepokojące, dobra. To na murach jeszcze ktoś siedzi? No jakby siedzieli na murach, to by było już zabawne. Ale nie ma nikogo tu, więc bijamy w takim razie tutaj na górę. I tu może być już ciekawiej, tu już może być więcej ludzi. Tu widzę, że faktycznie trzech jakiś jest. Tutaj, widzę, że tu jest nawet kilku mocniejszych. Będzie przynajmniej hajsik z ich zbroi. Poczekajmy, niech oni sobie podejdą do nas. Jak się uda, to spróbujemy ubić ich jak najwięcej. No w budynku mamy większe plusy do walki, więc może się to uda jakoś. Tym bardziej, że mamy naszego tu towarzysza, który walczy z tą bronią ciężką, dwuręczną, więc on część obrażeń przyjmie na siebie. Mam nadzieję, że Helga też na siebie nie będzie przyjmować za dużo obrażeń. Dobrze, jeden już położony, już z paciulki poszedł. O nie, zaczynamy wpadać w tryb wiecznych uników. Niedobrze. O, pięknie, biła trochę. Ale sporo obrywamy, już są mocniejsi ci w czerwonych zbrojach. Więc, no właśnie, się obawiałem, że będzie trochę ciężej. Tamten jakoś sobie daje radę. No nie, właśnie w meble, kobieto. Dobra, kolejny leży. Podleczmy się troszkę. Wiem, że to trochę głupie. Ale jak jest głupie i działa, to przestaje to być głupie i zaczyna być to przydatne. Teraz możemy już walczyć, dobrze, jedziemy z nimi, dawaj, dawaj. God damn it. A jak będzie takie uniki robić ciągle, to raczej za dużo nie zajedziemy. No nie, już wpadliśmy w ścianę, już jest Lipton. Dobra, wybiegnijmy stąd, za mało miejsca, za mało... nasz towarzysz się wyglebił. Dobra, tu jest więcej miejsca, może damy No czemu ty nie atakujesz? Dobra, jednego walnęła, okej. Ale jednego uderzyć to jest za mało. Czemu ty nie atakujesz ich? Helga, god damn it. Dobra, jeden wlazł. Jeden atak po to, że... No i już plecy. Już uniki zapomina robić. Dobra, ogarnęła Dauna. Tutaj coś tam wchodzi powoli. Dobrze, jakiś obrót. No, zostało już tylko tych mocniejszych dużo. Ale jest szansa, że da radę. Okej, okay, kolejny dostaje. Dobrze, dobrze.
Jak nie wejdziesz w jakieś meble, głupio jak teraz. No. To może jeszcze przeżyjemy to. No właśnie. Elga, dajesz. Nie załamuj mnie. Obieto. Proszę cię. No nie wierzę. Dobra, wiecie co? To jest po prostu żenada! Człowiek się stara, próbuje. O, Blast wstał. O, Blast się obudził. Fajnie. Teraz stąd uciekać. Troszkę się naprawić. Dobra, Blast, przybiegli do nas. Musisz nam pomóc, bo jesteś naszym tonkiem. A! My dostaliśmy w plecki jeszcze. Shit! Dawaj, broń się. Shit! Leczyć się. Narwańcy do nas przybiegli, dobra. Spróbujmy może... dobrze! Niedobrze. Było blisko, póki żeśmy się nie wystawili na cios. Blast, zapierdzielaj tutaj do nas. Jest szansa, że jeszcze to uwalimy. Jest Blast! Repairen. My to leczenie. Ale dobra, tego uwaliliście. Trzeba mu zabrać wszystko. No mnie pancerz się przyda i to. I miejsca nie ma zaraz, nie? Hełm też zabierzemy i w sumie Heldze to wszystko damy, bo ona ma dosyć duży, pakowny plecak. Więc to się przyda. Niech tylko Helga wstanie. Bo... Helga. Bo on zaraz stanie, zabraliśmy broni. Dobra, pomóż go szybko uciekać. Dobrze, dostał. Naprawmy szybko naszego robocika. O, super, kolejny wstał. Dobra, szybko, zajmijmy się nim. Ała, razy dwa. Mocny. Wow, niezwarty 40 tysięcy, bo to jest Inkwizytor Valtena. Dlatego nas tak pojechał bez masła i sobie poszedł bez problemu na chatę. Trzeba byłoby się podleczyć. Kim ty jesteś? Mercenary Guild? Dobra, trzeba będzie się podleczyć zaraz. Zaraz. Przy okazji przydałoby się... recovery coma. Trzeba naprawić naszego towarzysza. Dobra, nie ma udawania, że jest się trupem. Trzeba się ogarnąć. Trzeba ogarnąć naszego tutaj Liliputka. Bo też sporo oberwał. Okej, okay, kontrakt nasz padł. Trzeba go podleczyć w takim razie. Repairen, proszę bardzo. Repairen w dwójkę powinien być znacznie skuteczniejszy niż w pojedynkę. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, dobra. Panie kochany, potrzebujemy cię jeszcze. A jeszcze 6 godzin, co ty da to? Naprawimy cię oczywiście. Nikt nie powiedział, że cię zostawimy samego. Na pewno się przydasz nam, choć jak pominę są armatnie. Pięknie, jesteś naprawiony. Możesz iść z nami. Tutaj mamy... O, proszę, kapitan najemników. Panie, chodź tu. Panie, sprawa jest. Panie, potrzebuję ludzi. Na jeden dzień. Dobra. Teraz będziecie się napierdzielać pewnie ze wszystkimi dookoła. Ale to nie szkodzi. Musimy wyjść stąd i odpocząć. O, gdzieś tutaj myślę, że nawet będzie dobry pomysłem. Więc uciekamy sobie stąd. Znaczy, robimy taktyczny odwrót. Żeby zregenerować nasze siły, za tym wzniesieniem nie powinni nam zrobić za dużej szkody. Przy okazji nasi wszyscy tutejsi przybiegną najemnicy i będziemy mogli chwilę odsapnąć. No może co najwyżej Helga odsapnie sobie, bo reszta naszych ludzi tu widzę... Nie no, trochę tu jest, no nie są coś może super mega mocni. Ale stoją dzielnie, pilnują nas i gdzieś nasz jeden robot został tam, gdzieś sobie walczy. O, tam widzę, że jest nawet... Tam nawet widzę, że jest jakiś... Dobra, Blast, wiesz co, masz zabawę. Ten czas, jak Helga się musi ogarnąć. Idź skop leżącego znowu. Więc korzystamy z tej niesłychanej okazji, jaka się nadarzyła, żeby pobić jakiegoś... kogoś, dobra. Gdzie ty biegniesz, cholego? Ja tu myślę, że musisz wrócić do Helgi. Z dwóch przyczyn. Jesteś za słaby i nie możesz się leczyć na łóżku jak Helga. Więc musisz tu chwilę poczekać, postać, że tak to ujmę. Gdzieś nasi poszli z kimś walczyć. Z czym lub z kim? Co to jest? Zepsuty skeleton. No świetnie, jeszcze brakowało zepsuty. Dobra, wiesz co? Blas, pokaż im, jak to się robi. Pomóż im w tym, bo popadają. O, ty też przy okazji. No, dajesz. Chociaż jedną piąstką uderz go. Dwoma? O, się wyglebił aż. Dobra, napraw się, chłopie. Mi robocie. Okej, okay, to... klapsa na dziąsło? W sumie klapsa w dupkę możesz mu dać.
Co najwyżej z jego potęgą. O, dobrze, dobrze. Nasza Helga już powoli odzyskuje. O, świetnie się wyglebił. No i nasi najemnicy, kuźwa, zginą od robota, który jest zepsuty. Dosyć smutne. Ua. Dobra, Helga, wiesz co? Jak ty tak dalej będziesz leżała, to on nam wytnie wszystkich najemników. Ale całe szczęście jest Blas, tak, hehe, Blas, który ma zero... O, wszystkiego. Dobrze, w końcu go uwalili, niesłychane. Zabieramy w takim razie zestaw naprawczy. Trzeba podleczyć tych wszystkich łamagów. Ale jest dobrze, bo Helga wyzdrowiała. I Helga wstaje i patrzy, co tu się dzieje, czemu wszyscy jesteście ranni, czemu wszyscy jesteście połamani. Czemu jesteście ranni? Co tu się stało przez tą chwilę, jak ona spała? Splint injuries jeszcze. Tutaj już nie. Tutaj też już nie. Dobra. Chodź tutaj, Blast, bo ty widzę, że to jesteś takim jednostrzałowcem w tej chwili. Zabierzmy to nasze wyrko. Chowajmy je sobie. O, pięknie, idealnie. Kogo wy tam Czy oni poszli walczyć? Oni poszli walczyć z wielkim robotem. Oni poszli walczyć z wielkim... Musimy im pomóc. Oni poszli walczyć z wielkim robotem. Nie wierzę po prostu w nich, nie? Dobra, wyłączony. Helga, jak już wyłączyłaś tego robota, to faktycznie go wyłącz. I sprawdźmy tych idiotów. To jest niesłychane. Dobra, który jeszcze jest ranny? Nikt? Nie zginął przy okazji? Świetnie, cieszymy się. Nie, on wstał. Weźcie go, dobijcie. Teraz on sieknie wszystkich 52 i zaraz zginął, nie? Przez przypadek Helga też oberwała, niedobrze. Helga jak będzie obrywać, to będzie bardzo przykra sprawa. Wow. Wow, w prawo! Udało mu się sprzedać klapsa w plecy i padł. Przy okazji większość naszych najemników również. Ach, dobra, to z tą garstką dwóch, którzy ledwo chodzą, wracamy do miejsca tutaj. I zobaczymy, gdzie tu jeszcze... Nie no, musimy iść tutaj, tak? Więc pójdziemy sobie od razu tam. Przy okazji zobaczmy, czy ktoś tutaj... Tam ktoś tak dziwnie... Czemu on wisi w... Okej, nieważne. Nie, ta nacja jest dziwna. Dosłownie. Ktoś tutaj leży. Kim ty jesteś? Ty jesteś Golaskiem. Dobrze, ty jesteś tym Golaskiem, którego okradliśmy ze zbroi. Bardzo ładnie. Ale... Wypadałoby wejść tutaj, więc tak, Blast, sobie weź bloki, bo ty to jest teraz będziesz, będziesz miętki, a tu trzeba pojechać kilkunastu innych, więc jedziemy. Dobrze, już ściągnięty, więc zabieramy mu oczywiście zaraz zbroję, tą broń też, ale broń to wyrzucimy i jedziemy jeszcze tego. No dobra, to już się odsunę, bo tu już widzę, że wchodzi... O, dobra, ty spróbuj z tym walczyć, a ty, Helga, spróbuj tego ubić. No, dobrze, dobrze. Dobra, jeszcze... Wow, ale go ściągnął, uhuhu. To bolało. Jak dobrze pójdzie, to zaraz ściągniemy tego. Okej, ściągnięty, możemy go teraz... Że tak powiem, o, nie mamy miejsca, ale nie szkoda. O, ten też leży. A nie, czekaj, to nasz. To nie w tą stronę to. Helga, jedziesz go. Jedziecie go z łokcia, nie wiem, buła, piącha w nerki, nie wiem, w wątrobę. Albo rozew. Dobrze, trochę dostał. Dobrze, 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 bardzo dobrze. On się dosyć mocno gubi. I obrywa ładnie. O, wstał nasz tu kolega. Nawet żyje jeszcze. Wow, dobry unik, nie jest zły. Ten Blast, on ma recovery, on powinien przeżyć chyba. Jak nie, to będzie oznaka, że Holy Nation nie szanują robotów i są w stanie zepsuć. O, wow, ale żeś wbiła się. Dobra, dawaj, jedź go. O, Golas wstał, o, shit. Nie tylko on wstał. Dobra, musisz teraz walczyć z dwoma. Dobrze, teraz... A, nie tak miał być Helgen. Czekaj tu, dobra, atakuj tego. Ajajajaj, dobra, trzech się pojawiło. Dobra, ten leży, okej. Dobrze, znaczy powiedzmy. O Jezu, jak on jeszcze bije. Mimo, że jest już ranny i ma rękę rozwaloną. O, dobra, klaps poszedł. Dobra, rozwalony, to jeszcze został jeden. Się rzuca jeszcze skubaniutki. Niedobrze, obrywamy. No, dawaj, ubij go troszkę, no. No nie mogę wierzyć, że ona nie jest w stanie przebić się przez jego blok.
Dajesz, Helga. Musisz pokazać. No nie, ale... O Jezus, obronił się. Dobra, to może spróbuj jeszcze raz. Dobrze, teraz się przybiło, ale zbroję ma potężną, bo 120 obrażeń przyjęło. Więc sporo się obronił. Ale dobrze, dostaje jakieś tam klapsy. Ła. My niestety również dostajemy klapsy. Tu jeszcze jeden przybiegł walczyć. Nie, on przyszedł uratować swojego jakiegoś kolegę. Dobrze, okej, to jest jeden na jednego. Idealnie, teraz możemy spokojnie zająć się tą nierówną walką w postaci klepania się nawzajem. Jak dobrze będzie, nie będzie mógł przynajmniej atakować, a my będziemy mogli atakować. Ale dobrze się broni skubany. Nawet bardzo. Walka jest dosyć wyrównana, mimo że on już jest mocno zniszczony. No chyba nie jest wyrównana, bo jednak jeszcze coś tam mu co chwilę robimy, jakąś szkodę. Czy nasz tutaj... Nie no, ma recovery coma, on jeszcze sobie poleży. Ła, to znowu dostaliśmy. No, Helga, musisz bardziej celować nie w jego broń. O właśnie, teraz się trafiło. Dobrze, teraz wchodzi w niego jak w masełko, bo już przestał się aż tak bardzo bronić. Tylko musisz wycelować jeszcze. Jeszcze chwila. Oj, shit, ale dostaliśmy. No dobra, dawaj. Dobry unik, dobry unik. Ach, dobrze, dostał. Czyżby jego ręka poleciała w nieznane? Oż, oczywiście. Jest tutaj ręka wielkiego inkwizytora. Dobra, to jeszcze chwilę i pan będzie nie tyle co bez ręki, ale bez... wow. Trzeba zobaczyć, co on tam ma. Dobra, udało się, wreszcie. Leży. Tak samo jak nasz tutaj Blast. Naprawmy się w takim razie. Uleczmy się, ile możemy. Jeszcze sobie opatrzyjmy. Trzeba naprawić naszego towarzysza. On jest mega zepsuty. O, widzę, że tutaj też leży. Ale spróbujmy go naprawić. Chociaż trochę. Jeju, sporo też oberwał. Ale dobrze. Pomógł nam to bardzo. I nawet nie wiem pewnie, jak bardzo nam pomógł. Ej, jak bardzo on jest nieprzytomny? O, tysiąc minut, ten sekund, więc spoko. Dobra, ty jesteś uleczony. Ty nie masz nogi. Ty jesteś obtłuczony. Dobrze poszło. Powiem wam, że tak całkiem nice. Sprawdźmy w takim razie, co on tutaj miał. Miałeś broń dosyć drogą. Miałeś nawet fajny hełm. Tutaj mamy jakiś dodge skill gorszy, to nie, ale na sprzedanie jeszcze jak. Zróbmy miejsce. Teraz mam problem, bo nie mogę tego wycelować. Dobra, to trzeba poprzestawiać trochę. O, pięknie, bueno. Teraz tak. Tu mamy jakieś tam budki te specjalist, jakieś tam fajne. Czy tu jego budki były lepsze? 1389, 2000... No, niekoniecznie. Dalej za dobrze nie było. Co prawda, możemy go zanieść do United States albo do Shack Kingdom. Wiecie co? Ja go bym chętnie opatrzył. Udało się, opatrzony. O, Holy Nation, no longer hostile towards you. Super, fajnie, tylko że my go zaraz porywamy. No nie, porwiemy go, bo nasz tutaj towarzysz jeszcze śpi. Jeszcze trochę będzie spał. Sprawdźmy to po bojowisko, czy coś tu ciekawego jest. Czy ja mogę się przespać teraz w łóżku? Jak już to jechaliśmy. Nie, bo nie jest moje. O Jezu, jak oni śmiesznie wyglądają, tacy poniszczeni życiem, że... O, ty nie masz nogi, ziomuś. Ja mogę ci zrobić sprint injuries, ale to za dużo nie pomoże. O, ty nie masz nogi. Ani wciśniemy ci zapasowej jakieś. Combat, nie mogę tu postawić boosty. Tu mogę postawić. Dobra, bardzo dobrze. Idziemy to wybudować. Odpoczniemy tu sobie chwilę. W tym czasie, jak się zregenerujemy, prawdopodobnie Blast też możliwe, że zaraz wstanie lub też nie. I będziemy mogli wyruszyć w zawiesienie tego przeciwnika do szeków i dostanie jakiejś nagrody. I to sporej, bo 40 tysięcy, więc myślę, że opłacało się tą tarczę okrana przetestować. I jak widać, tarcza okrana nie wytrzymała pięści szek naszej matki szek Helgi. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że jest tutaj bardzo dużo zapasy odrąbanych rąk i nóg, to jest też bardzo dobre. Więc to podniesiemy sobie idealnie. No, to wygląda znacząco lepiej. Ale musimy odczekać. Musimy odczekać, bo jeszcze on nie wstał. Dobra, w takim razie na dzisiaj to będzie wszystko i widzimy się w następnym odcinku, jak już będziemy go oddawać w ręce sprawiedliwości. No, jak Blast wstanie też.
Trzymajcie się. Hejo!